roślin na aktualizację dawno nie było. Pokażę Wam kilka roślin, co się u nich zmieniło, jak wyglądają. Będzie też o zielonej ścianie. I też wspomnę o tym, jak się szykuje do wiosny, czyli do przesadzania i rozmnażania roślin. No niektóre rośliny już tutaj zaczęłam przycinać. Miłego oglądania. Nie pamiętam, czy Wam pokazywałam to anturium. Kupowałam je po wizycie w szpitalu okulistycznym i w ramach takiego pocieszenia nagrody. No to trafiło w moje ręce. No i idzie w końcu liść. I roślina była kupiona jakoś po wakacjach. Stabilizowała się, nie przesadzałam jej, no bo to jesień. Czuć, że tutaj korzenie są mocno przerośnięte. Teraz jest nowy liść w drodze. Zrobię Wam przebitkę, pokażę, jak to z bliska wygląda. Mam nadzieję, że nie zapomnę porobić przebitek. I na razie tak, póki liść się nie rozwinie, w pełni nie wykształci, nie zesztywnieje, to rośliny nie ruszam. Czuć, że tutaj jest mocno przerośnięta. No poza tym widać, że to anturium ma tak sztywne, grube liście, że no raczej nie wygląda na taką roślinę, co puszcza liść za liściem. A przynajmniej jeden liść w miesiącu. W ogóle też nagrałam film, nie wiem, mam nadzieję, że oglądaliście, jak oceniać po wyglądzie rośliny, jakie ma wymagania, jak rośnie. Polecam, podlinkuję w opisie. Storczyki zaczynają szaleństwo, kwitnienie. Te najmniejsze właśnie na stole moczę. Tutaj nawet, o, w tym idzie pęd kwiatowy. Też idzie do moczenia. Zielona ściana. Będzie parę zmian, no bo trochę czasu już tutaj sobie jest, więc zauważyłam parę kwestii, które chcę zmienić. Nie wiem, czy pamiętacie, zaraz Wam tutaj ustawię przykucu. Nie wiem, czy pamiętacie, moim głównym założeniem tej ściany było to, żeby rosły sobie pnącza, żeby przedłużać paliki, a kieszenie z roślinami wiszącymi dopiero później się pojawiły. I teraz jednak po czasie stwierdziłam, że mimo tego, że te pnącza bardzo szybko rosną, no to niestety tutaj jest cień i dorosły do takiej wysokości, że dalej nie będzie im za dobrze, więc postanowiłam, że ściągnę te najszybciej rosnące pnącza, a posadzę pnącza, które rosną znacznie wolniej i skrócę paliki, będą te takie najkrótsze i będę sobie powoli czekała, aż będą rosły, ale jeszcze chcę tutaj w tym miejscu niżej dorobić kilka kieszeni, żeby wstawić więcej zwisających roślin. Coś mi się tutaj obsypało chyba przed chwilą. A, tak, tutaj ten filodendron. Właśnie, i tego też mikansika ściągnę, przydłużę mu palik, no bo widzicie, liście żółkną, bo mam tutaj taką monsterę, która myślałam, że będzie jej dobrze, ale niestety jak zraszałam paliki, no to zamiast woda wsiąkać, jak przesuszyłam paliki, to ona spływała woda do podłoża i niestety ta monstera troszeczkę jest przelana, więc to, co zrobię, to ją potnę na kilka sadzonek. Tu mamy szczyt i liść, to od razu ciachnę. Pozostałe pędy potnę na sadzonki trzywęzłowe. Zaraz Wam wytłumaczę dlaczego. Jak widzicie, słabo rośnie ta monstera. Nie wytwarza większych liści, też niezbyt chętnie wrosła się w palik. Dlatego pocięłam na trzywęzłowe, bo tak, to na górze mi zostaje. Z dolnych partii usuwam liście, żeby w tych miejscach wytworzyły się korzenie. Będę trzymała w wodzie, będę ukorzeniała w wodzie, bo też łatwiej kontrolować. I dzięki temu, że tu w tych dwóch miejscach będą korzenie, to ta sadzonka powinna mieć więcej siły, energii do szybszego, lepszego wzrostu i powinna zamiast takich cienkich pędów wytwarzać coraz grubsze i coraz szybciej. Podtrzymam to jakieś 30 minut po cięciu, żeby to sobie tutaj wszystko ładnie przyschło. I wstawiam do wody, a następnie wstawiam do gabloty. Jeszcze został fragment w podłożu i jeszcze tam w podłożu jedna malutka sadzonka. Przeszło mi też przez myśl, żeby pociąć mikansa na sadzonki, ale chyba mam gdzieś w wodzie, więc bym tylko po prostu dosadziła po zdjęciu i przedłużę palik i niech sobie rośnie. I te wszystkie rośliny pnącza, które ściągnę, to postawię po przeciwnej stronie i teraz planuję zrobić taką donicę wielką, w którą wstawię rośliny właśnie z palikami, żeby sobie rosły już swobodnie. Troszeczkę mniej będą miały światła niż tutaj, ale to jest tak naprawdę najwidniejsze miejsce w mieszkaniu. No i widać, że roślinom jest tutaj bardzo dobrze, ale no, te za szybko po prostu rosną i nie przedłużałam im palików, więc szkoda po prostu ich. Przy tym paliku mam trzy sadzonki filodendrona, dwa filodendrony i Scindapsusa. I tak myślałam, żeby wszystko ściągnąć, ale nie, po prostu tego filodendrona przytnę, skrócę tak gdzieś, o, no, nie widzicie, o tak jeszcze, z 5 cm niżej, a to sobie potnę na sadzonki. Nie mogę przestawić statywu, żeby pokazać niżej. Zaczęła zawiązywać kwiaty, z tą choją czeka mnie przesadzanie i nie wiem, czy widzicie, ale doniczka jest tak niemalże poziomo ułożona, bo ta kieszenie jest za mała, więc generalnie choja będzie wisiała w tym miejscu. Trochę pędów przytnę. O! Cała ja.
No, muszę ją podlać. Ona tutaj troszeczkę jest wyłysiała i tak myślałam wcześniej, żeby po prostu to przyciąć, o, zostawić tylko przy rozgałęzieniu jeden węzeł, żeby się stąd zaczęła rozgałęziać. Niektóre właśnie takie wcześniej wyłysiałe gałązki zaczęły się, kurczę, ładnie rozkrzewiać. O, tak na przykład to, to jest nowiutki przerost i to urosło w ciągu bardzo szybko. Ta choja z tego miejsca, z tej kieszeni wyląduje tu, a tu będzie po prostu jakaś mniejsza roślina. No też nie chcę, żeby mi zabierała światło od tych roślin. Dobra, to ja ją biorę do podlewania. Tutaj rafidofora niemalże dorosła mi do sufitu, więc będę ją przycinała, skracała, tak o, mniej więcej do tej wysokości. Kurczę, ciężko tutaj z tym kadrem, ale dopiero będę cięła po jej nawożeniu. Teraz podlewanie i dopiero przy następnym podlewaniu z nawozem ciachnę. To też potnę na sadzonki, ale muszę wcześniej podlać, bo tak, wymaga podlewania, przed chwilą sprawdziłam. I dwa dni po podlaniu poucinam dokładnie w takich zwężeniach. Pobiorę sadzonki, niech ona się tutaj zagęszcza, rozgałęzia, a te o, wszystkie dłuższe pędy troszeczkę straci na długości, ale w perspektywie czasu będzie wyglądała znacznie lepiej, będzie gęstsza, ładniejsza. A teraz jak sobie przytnę, to też odsłonię to anturium. Tu mi liść żółknie, bo złamałam. Cała ja. To pozostawiam, mam wcześniej pobrane, połamane gałązki, już się ukorzeniają. Przy niektórych widać, że są już odrosty, no trochę liście jeszcze uszkodzone, to z przesyłki. Też łatwo się łamią, kruszą. O, to też ściągam do podlewania, bo Sahara w doniczce i właśnie takie rośliny lubię i takich chcę mieć więcej, że mogę o nich zapomnieć raz na jakiś czas. Ziemia całkowicie przeschnie i nic im się nie stanie, jak postoją trochę w takiej suchej ziemi. O, tak lepiej. Mam nadzieję, że mi się aparat zaraz nie wywali. Zostawię ten palik, tu nic nie będę ruszała, tutaj amydrium pozostawię. Może to epipremnum. Tak jeszcze się waham, zastanawiam, to cały czas widzicie, coś się zmienia, jakieś pojawiają się nowe pomysły, ale to te paliki stąd usuwam i będą inne rośliny. Paliki pozostaną, tylko takie króciutkie, no i rośliny, które rosną znacznie wolniej. Mam kilka pomysłów, co tutaj usadowić, bo mam sadzonki, ale na razie tam nie mówię. Pokażę w kolejnych filmach za jakiś czas. W ogóle tutaj powinnam wpaść ze szmatką i powycierać liście, bo są nieźle ukorzone. Aktualizacja filodendrona, który przypominam, tutaj stożek wzrostu był wrośnięty, więc musiałam naciąć. No i tak wygląda właśnie ten nacięty liść, dlatego na siłę też nie rozwijamy. Ale widzimy, że już tutaj jest kolejny w drodze, a tutaj z tego odrostu już, o, pięknie, nowy liść. No i teraz właśnie podlewany, za chwilę jeszcze doleję trochę wody, żeby podłoże dobrze nasiąknęło. No i rośnie, dobrze się ma. Póki co. Chciałabym Wam jeszcze pokazać aktualizację ratowanej alokazji z przeceny. To wspominałam o niej w filmie o ratowaniu filodendrona jako sposób na regenerację korzeni. I zaraz Wam tutaj pokażę. Lepiej widać korzonek. Tutaj widać też, że zaczął się trochę rozgałęziać. I gdzieś, o. I widzimy, że tutaj już jeden nawet dorósł do keramzytu. A na samym pędzie pojawiło się, kurczę, ostrość. Pojawiło się zgrubienie, czyli lada moment zacznie rozwijać się nowy liść. Ale tutaj z tym to jeszcze czekam. Tutaj muszą być widoczne korzenie przy ściance słoika, żeby móc ją przenieść do dalszej uprawy. Trochę wody jeszcze tutaj zostało na dnie, ale spokojnie, przynajmniej na tydzień to starczy, więc za tydzień muszę skontrolować, czy tutaj nie trzeba dolać. A jak ja teraz się szykuję do wiosny, spisuję sobie, robię sobie dokładny spis, które rośliny chcę rozmnażać, które muszę przesadzić. Już mam przygotowane też komponenty, jeszcze kilka muszę dokupić, ale mam podłoża uniwersalne, które służą mi jako baza do mieszanek. Perlity, pumeksy i tak dalej już wszystko mam naszykowane. Mam kilka takich gotowych podłoży mieszanek przygotowanych pod specjalne rodzaje roślin, żeby też Wam pokazać różnicę między firmami i takimi mieszankami, jak to wygląda, to myślę, że to w krótkiej formie się pojawi. I co jeszcze? I też zaczynam nawożenie roślin, ale w specyficzny sposób. Zrobiłam jeden błąd jesienią. Uważam, że to jest błąd, bo w minionej jesieni nie użyłam kwasów humusowych, które jednak widzę ogromną różnicę, że wzmacniają rośliny na ten trudniejszy zimowy, jesienny czas. Więc będzie troszeczkę więcej cięcia, więcej przesadzania, więcej odmładzania roślin, ale teraz stosuję połowę dawki nawozu uniwersalnego, czy dla roślin kwitnących, no to zależy co nawożę i tylko połowę dawki. Z następnym podlewaniem używam kwasów humusowych i dopiero za drugim podlewaniem znowu połowa dawki nawozu
I dopiero wtedy zabieram się za przesadzanie. No bo po przesadzaniu roślin nie nawozimy. Więc chcę teraz rośliny troszeczkę wzmocnić, dać im powera, żeby miały więcej siły, były bardziej odporne na stres związany z przesadzaniem. A do przesadzania jeszcze jest troszeczkę czasu, więc jest też czas na to, żeby je wzmocnić. I nie stosuję pełnej dawki, no bo też światła nie ma za dużo. Oczywiście mam lampy doświetlające, ale tam miejsce jest po prostu zajęte, więc stosuję połowę dawki, żeby też roślinom nie zaszkodzić. Ta panna monstera, te liście opadły, ten troszeczkę też, więc podejrzewam, że lada moment tutaj zacznie pojawiać się liść. No i ostatnio była dyskusja, pokażę Wam, jak tutaj korzenie mocno się rozrosły na łapcie, ostrość, tak. I dyskusja się ostatnio tutaj w domu wywiązała, czy ją ciąć, czy nie, bo tu chodzi o to, żeby pozbyć się tego liścia. Już nie będę mówiła, co się z nim stało, bo chyba opowiadałam z 50 razy. Zasiane zostało ziarnko wątpliwości, żeby może jeszcze jednak pozostawić do kolejnego liścia. Jak się rozwinie i jeszcze jeden, no niby już prawie sięga sufitu, no ale ten liść opadnie, tylko że z drugiej strony światło mniej więcej wpada, jak jest słońce, do tej wysokości. Ten liść jest w cieniu. Tutaj już nie ma dziur, ale podoba mi się to wykrojenie. Także kolejne liście znowu będą w cieniu. Także no, to jest jeszcze kwestia do zastanowienia. I ta monstera będzie musiała być przesadzana, bo ze 3 lata stoi w jednej doniczce, w tym samym podłożu. W ogóle podczas montowania filmów, jak na tle okienka nagrywam, to zwracam uwagę na tę królową jednej nocy, że taki sobie pokraka tutaj wisi. Ale bo to tak z daleka wygląda, ale patrzcie, jaki to jest gigant. Proszę, jaki tu kwiat się pojawił. Już wcześniej miała zawiązane jakoś po wakacjach, ale przewiało i zrzuciła. Więc teraz całe szczęście jest. Nie zapowiada się, żeby zrzuciła. Fajnie się powoli wybarwia. Tutaj jest taki mniejszy kwiat. No i generalnie popełniłam tutaj spory błąd z tą rośliną, bo olałam jej nawożenie. Dawałam nawóz do storczyków, tak? Oczywiście, żeby nie przypalić korzeni, bo ma przecież taką sieć cieniutkich, delikatnych korzonków. No ale za rzadko, zdecydowanie za rzadko. I tutaj też widzimy po liściach, że są małe, nie do końca rozwinięte, ale jeden kwiat, lepsze to niż nic. Dobre i to, bo to też mnie cieszy. I tutaj duża wtopa, bo rozładował mi się mikrofon w trakcie nagrywania i dopiero zorientowałam się w trakcie montowania. Jeszcze szybka aktualizacja taumatofyllum, o którym ostatnio pojawił się film. I jak widzimy, młode liście, które zaczęły się pojawiać, no niestety roślina odrzuci. No bo tak często jest, że jak roślinę przesadzamy i w drodze są młode, małe listki, to jest bardzo duża szansa, że te po prostu albo zaschną, albo zaczną gnić, po prostu roślina je odrzuci. Tutaj jeszcze Wam pokażę coś, o czym później nie będę mogła nagrać. Podczas podlewania patyczaka postanowiłam go przyciąć, żeby się zagęszczał, a ucięte pędy poleżały mi kilka dni, no i teraz pora je ukorzenić. Ukorzeniam w podłożu, wykorzystuję doniczkę po taumatofyllum. Mam przygotowane dobrze przepuszczalne podłoże, tak naprawdę przydałoby się w nim troszeczkę więcej torfu, ale takie podłoże też będzie ok. Na dno sypię około 3 cm podłoża, wtykam, układam gałązki, a następnie zasypuję podłożem. Jest niemalże po sam rand, ale jest to luźne podłoże, więc po podlaniu troszeczkę jeszcze siądzie, opadnie. Podłoże dopiero zwilżę na następny dzień i zwilżę w taki sposób, żeby było dobrze nasączone wodą. Gdy pędy mi się ukorzenią, ciężko będzie je wyciągnąć z podłoża, to dopiero wtedy przesadzę patyczaka, roślinę mateczną i dosadzę właśnie te ukorzenione sadzonki, żeby roślina była gęstsza. I jak już dosadzę te ukorzenione pędy, to też ich końcówki trochę przytnę, żeby te również zaczęły się rozgałęziać i zagęszczać. Tak to właśnie jest z roślinami kupionymi w przecenie. Uczą cierpliwości. Jakich roślin bym nie kupowała, nie wybierała, a za jakie chętnie sięgam, to zapraszam Was do oglądania tego filmu. Też jest wiele cennych wskazówek, na co zwrócić uwagę, gdy kupujemy takie rośliny przecenione. A tymczasem niech Wam się zieleni. Do następnego.